wczoraj z nami porozmawiali, ale nie, Zęgi jest spoko. Tylko troszkę trzeba było porozmawiać. Zęgi, 1, 2, 3, no to co teraz, 4? Rozpędzam się, więc no zobaczymy, no, mam pierwsze pole, fajnie by było podtrzymać dobrą pasę, było 2 z bonusem, teraz 3, więc no właśnie wypada, żeby hierarchia była w drugą stronę, więc cieszę się, że znalazłem na te 4 pole rozwiązanie, bo do tej pory te pole, to prawda, bieg przede mną, Emil zdołał się przedrzeć gdzieś tam i wygrać ten wyścig, ale to nie jest dobre pole, bo to trudno gdzieś tam zabrać się z niego, mi się to udało. Potem gdzieś tam fajnie się spostrzegliśmy razem z Piotrem, że jesteśmy z przodu, już te 5-1 wiedzieliśmy, myślę, że tak miało się, pilnowaliśmy. No sami też się ładnie pościgaliście między sobą, ale to było kontrolowane, rozumiem. Tutaj tak na dymuku tak mówię, kurczę, widzi mnie czy nie widzi, bo jedzie szeroko, szeroko, mówię, no jeździ, nie? Ale zostawi trochę miejscami, więc tam gdzieś udało się przedrzeć, a już potem jak przedostanie się przed niego, to już myślę, że musiał mnie zauważyć, no bo innego wyjścia nie miał. No dziękujemy Peterowi, bo do tej pory tutaj nie było ani jednego upadku i niech tak zostanie do samego końca, nawet nie było jakichś tam łokci poważniejszych. Się zdarzają, gorzej z upadkami. Tego byśmy nie chcieli, na pewno. Zdecydowanie. To sposób na 4. pole to bardzo blisko 3., prawie na 3. stanąłeś. Cicho. Nie zdradzaj takich sekretów. Nie było tego. Nie, obserwowałem faktycznie gdzieś tam ustawienie się bliżej 3. pola i to się okazało całkiem dobre miejsce, bo bliżej bandy ten dojazd jednak jest wyślizgany. To jest miejsce, gdzie tam każdy przejeżdża i ten dojazd jest właśnie taki dosyć śliski, a bliżej 3. można gdzieś tam zobaczyć trochę tej nawierzchni takiej wilgotniejszej, gdzie jest to przyczepnie.